Szanowni mieszkańcy, dotarła do nas smutna informacja, że jedna z naszych mieszkanek została zarażona koronawirusem. Informacja do nas dotarła i z potwierdzeniem przez sanepid w Świdnicy. Mieszkanka jest obecnie odizolowana, bo jest w szpitalu zakaźnym w Wałbrzychu, natomiast jej rodzina jest objęta kwarantanną. Wszystkie osoby, które towarzyszyły chorej osobie, są również poddane kwarantannie. Szanowni Państwo, pragnę Państwa poinformować, że nie ma żadnego zagrożenia z tego tytułu. Jednakże my jako gmina staramy się dołożyć należytych starań, żebyście Państwo czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu też są zmniejszone rozkłady jazdy. Autobusy jeżdżą tylko i wyłącznie w godzinach szczytu. Targowisko obecnie również jest zamknięte. Szanowni Państwo, apeluję do Państwa o rozwagę. Przede wszystkim o niewychodzenie z domu. Wpłynie to tylko i wyłącznie na dobro Państwa z tego względu, że wirus znajduje się niestety, ale w otoczeniu. Państwo, którzy będziecie odizolowani, macie szansę na to, że wirus jak najszybciej z naszego otoczenia zniknie. Szanowni Państwo, proszę Państwa i apeluję o to, abyście zachowywali odstępy. Jeżeli Państwo musicie wychodzić i wychodzicie na świeże powietrze, nie gromadzić się w większych skupiskach ludzi. Dbać o to, aby dzieci nie bawiły się na placach zabaw. Proszę Państwa o to, żeby podjąć wszystkie działania, które mają na celu zdrowie dla Państwa, a co za tym idzie dla najbliższych Waszych rodzin. Chciałbym również poinformować Państwa, że my jako gmina dołożymy wszelkich starań. Obecnie przekażemy około 1000 maseczek dla naszej przychodni, gdzie mieszkańcy będą dostawać je bezpłatnie, jak również na wszystkie kościoły, gdzie Państwo również otrzymacie maseczki. Jest to tylko i wyłącznie zapobiegawczo dla Państwa, gdzie możecie używać tych maseczek i zatrzymać te maseczki dla Was. Jest to bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. W momencie, kiedy Państwo będziecie potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, służymy pomocą. Niech się Państwo o to nie martwią, my dołożymy starań, żebyście Państwo czuli się bezpiecznie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom miasta i panu burmistrzowi za przekazane maseczki. To jest dla nas w tej chwili bardzo ważna pomoc, ponieważ maseczki są na tą chwilę niedostępne, nawet kiedy mówimy o bardzo wysokich cenach. Nasi pacjenci będą dzięki temu czuli się dużo bezpiecznie, ponieważ każdy pacjent wchodzący do przychodni, jeżeli taka konieczność jest, bo przy okazji namawiam do tego, żeby nas póki co nie odwiedzać, ale jeżeli jest taka potrzeba, każdy pacjent, który wejdzie do przychodni, otrzyma dzięki temu maseczkę, która będzie chroniła jego i personel przed ewentualnym ryzykiem zakażenia.